Chciałbym na przykładach z życia publicznego, zarówno artykułów medialnych, jak i wypowiedzi polityków, wskazać współczesną manipulację obrazem ludobójstwa, czyli czegoś, co my nazywamy po imieniu, ale jak widać i politycy, i wielu dziennikarzy, ludzi mediów, kultury, niestety po imieniu nazwać nie chce. W myśl politycznej poprawności, w myśl pewnego lęku, albo też zupełnie z innych, często jakichś niezrozumiałych przyczyn. Na początku, szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że temat nam jako Stowarzyszeniu Wspólnota i Pamięć jest bardzo bliski. Wspólnie też tutaj we współpracy ze Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i z kilkoma innymi instytucjami wydaliśmy tutaj wydawnictwo Kapital książka Wołyń bez mitów właśnie na 80. rocznicę kulminacji ukraińskiego ludobójstwa, która przypadała w ubiegłym roku. Jest to cykl wywiadów rzek, których udzielili mi zarówno świadkowie ludobójstwa, wybitni polscy historycy oraz publicyści. Żeby państwa jeszcze dodatkowo zachęcić do lektury, powiem, że jednym z moich rozmówców jest obecny tutaj Michał Siekierka. Szanowni państwo, Wołyń bez mitów i w ogóle mity na temat ludobójstwa, już sama nazwa Wołyń, tak, to jest coś, co często nam się kojarzy jako synonim ludobójstwa ukraińskiego na Kresach Południowo-Wschodnich bądź też w województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Często właśnie to pojęcie zastępuje nam określenie szersze, czy też właśnie precyzyjniejsze. Dlatego na wstępie chciałem już powiedzieć, że Wołyń traktowany jest często właśnie w naszych środowiskach jako synonim wszystkiego tego, co dokonało się na Kresach Południowo-Wschodnich, tych wszystkich okrutnych zbrodni z rąk ukraińskich nacjonalistów w województwach wołyńskim, tarnopolskim, stanisławowskim, lwowskim, ale też na terenach dzisiejszej Rzeczypospolitej. Czasami się wymienia 6, czasami 7 nawet województw przedwojennej Polski. Zatem Wołyń, pojęcie Wołyń jest tutaj trochę traktowane jak pojęcie Katyń, bo również polscy oficerowie przez NKWD nie byli mordowani w jednym miejscu, a w kilku obozach, czy w kilku miejscach później też spychani do dołów śmierci. Także Katyń jest symbolem, tak samo jak i Wołyń. Ale żeby moje wystąpienie było bardziej poukładane, pozwolą państwo, że będę posługiwał się pewną nawigacją, a tą nawigacją będzie list rodzin kresowych z czerwca ubiegłego roku. List, który propagował i inicjował również świętej pamięci ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wielki kapelan kresowian, którego brak odczuwamy i w naszym stowarzyszeniu, i myślę, że w ogóle w naszych kręgach nie tylko kresowych, ale szeroko pojętych patriotycznych. Chciałem zacytować kilka fragmentów i do nich odnieść różnego rodzaju wypowiedzi, tak jak powiedziałem, medialne, polityków, dziennikarzy, innych osób, które sprawiają, że gdzieś perspektywa tej prawdy, którą przed chwilą usłyszeliśmy z ust moich przedmówców, gdzieś nam ucieka. Jest relatywizowana i niestety nie otrzymujemy pełnego obrazu. Oczywiście, co to znaczy pełny obraz? No, niestety, na ile możemy dzisiaj badać to, na tyle, ile pozwalają nam do tego warunki, a warunki nie zawsze są, delikatnie mówiąc, sprzyjające. Pozwolą państwo na pierwszy cytat z tego listu. List oczywiście rodzin kresowych był do episkopatów Polski i Ukrainy, z racji tego, że niestety również w kręgach kościelnych często ta polityczna poprawność wygrywa nad prawdą historyczną. Nad czym też ubolewał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Uważamy, że, i tutaj cytat z listu rodzin kresowych. Uważamy, że aby doszło do prawdziwego pojednania polsko-ukraińskiego, muszą zostać następujące warunki spełnione. Po pierwsze, prawda. Dlatego też ludobójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej powinno być nazywane po imieniu, bez uciekania się do półprawd i eufemizmów typu tragedia wołyńska, zbrodnia wołyńska, czystki etniczne,
lub akcja antypolska. Może zacznę od wpisu, który pojawił się na Twitterze Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji właśnie 80. rocznicy. Prezydent Andrzej Duda wówczas był na Wołyniu, był w katedrze w Łódzku i wspólnie z Wołodymirem Zełenskim złożył znicze, złożył kwiaty, ale właśnie komu złożył? Cytuję. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. To cytat z Kancelarii Prezydenta w języku ukraińskim, bo tak naprawdę słowo w słowo to samo wpisał Wołodymyr Zełenski. Wielu komentatorów, na przykład między innymi Łukasz Warzecha, ale wielu innych wówczas no, z taką ironią wypowiadało się na ten temat. Cóż to są te ofiary Wołynia? Czy na Wołyniu był jakiś huragan? Czy na Wołyniu był jakiś kataklizm? A może, nie wiem, ciężarówka jedna z drugą się tutaj zdarzyły? To akurat cytat z księdza Tadeusza. No cóż, nie było wprost napisane, kto kogo mordował. I to jest jeden z wielu takich przykładów z tego okresu, nie tylko przy okazji 80. rocznicy, ale i również rocznic poprzednich. Drugi przykład to jest przykład z obecnej, bardzo obecnej sytuacji. Jak Państwo wiedzą, w tak zwanych prekonsultacjach Ministerstwa Edukacji Narodowej w dziedzinie historii, nauki historii, jedną z propozycji zawartych właśnie w tych prekonsultacjach, a więc zaproponowanych przez konsultantów ministerstwa, pojawił się taki pomysł, żeby w nauczaniu historii dla szkół średnich, zresztą tam dla szkół podstawowych również jest to przekłamanie, ale zwłaszcza jest to bulwersujące moim zdaniem w szkołach średnich, gdzie ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej jest zamienione, ma być zamienione i polscy uczniowie mają się uczyć o konflikcie polsko-ukraińskim. O absurdalności tego stwierdzenia pani doktor już powiedziała, bo oczywiście, aby był konflikt, muszą być dwie wrogie armie, muszą być dwa zwalczające się obozy, a nie ludobójstwo i to ludobójstwo okrutne, genocidium atrox, co zresztą w swoich też pracach podkreśla chociażby Ewa Siemaszko, czyli ludobójstwo na niewinnej ludności polskiej dokonane przez, no właśnie, przez kogo? Zaraz o tym też będzie w dalszej części listu. Powinny być także wspomniane narodowości ofiar ludobójstwa, gdyż z rąk członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Ukraińskiej Policji Pomocniczej i ukraińskich pułków policyjnych SS ginęli nie tylko Polacy, ale i Żydzi, Czesi, Ormianie, Romowie i ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków. Właśnie, z rąk tutaj są wymienione te formacje zbrojne, ale często też warto dodać, po prostu byli to ukraińscy sąsiedzi, ludzie, którzy nie należeli do żadnych z tych formacji. Stąd moim zdaniem, w moim przekonaniu, określenie ukraińskie ludobójstwo jest jak najbardziej uprawnione. Jeżeli chodzi o, i tutaj mała dygresja, może tak zbiorczo z racji tego, że mamy ograniczoną liczbę czasu, ograniczoną ilość czasu. Wiele osób, zwłaszcza tutaj po lewej stronie, strony politycznej, twierdzi, że upamiętnianie ofiar ludobójstwa może być traktowane jako wyraz jakiejś formy nacjonalizmu. Tymczasem tutaj w liście słyszymy i często też o tym podkreślamy, że z rąk Ukraińców, z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęli owszem Polacy, ale również i Żydzi, i Ormianie, i też inne narodowości mniejszości II RP. W tym też właśnie Ukraińscy Sprawiedliwi, którzy, no cóż, do dzisiaj przez państwo ukraińskie są traktowani jako zdrajcy. Przynajmniej przez wielu przedstawicieli dzisiejszego państwa ukraińskiego. Dalej, i to już trochę o tym wspomniałem, trzeba też podkreślać, że ludobójstwo miało miejsce nie tylko na Wołyniu, ale także na Polesiu i Lubelszczyźnie oraz Małopolsce Wschodniej, czyli w dawnych województwach lwowskim, stanisławowskim
i Tarnopolskim. I tutaj oprócz tego wymiaru terytorialnego jest chyba największa problematyczna sprawa, czyli kwestia ustalenia, przynajmniej w przybliżeniu, liczby ofiar. I tutaj kolejna manipulacja polega na tym, z moich obserwacji wynika, jest to jedna z dość częstych manipulacji, podawanie i zawężanie właśnie do wspomnianego Wołynia tylko i wyłącznie ludobójstwa. To znaczy, miał miejsce Wołyń, tam zginęło 60 tysięcy osób, kropka. Niestety są tablice również, które podają liczbę 60 tysięcy osób. Jeżeli mamy na myśli tylko województwo wołyńskie, to jest to prawda oczywiście, ale na przykład tutaj no, mamy wielu wybitnych badaczy, między innymi dr Leon Popek, wicedyrektor Biura Upamiętnień IPN, mówi, że co najmniej tyle samo albo i więcej zginęło w Małopolsce Wschodniej. Do tego należy dodać właśnie Podkarpacie, Lubelszczyznę i tak dalej. I też właśnie tutaj wspomnę słowa księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który najczęściej mówił o 150 tysiącach ofiar, a pojawiają się i większe liczby. Poza tym musimy też określić, co to znaczy liczba ofiar, czy to jest liczba ofiar samych Polaków, czy też właśnie wspomnianych innych mniejszości, bo gdybyśmy dodali do tego na przykład mordy na ludności żydowskiej, no to byłoby jeszcze znacznie większa sprawa. I szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten taki symetryzm, do tego jeszcze wrócę, jeżeli chodzi o ten symetryzm, o pewną narrację o wojnie polsko-ukraińskiej, to tutaj chciałem przejść do narracji strony ukraińskiej, bo mówimy tutaj o tym, co w polskiej przestrzeni, czy to medialnej, czy politycznej się pojawia, ale pamiętajmy, że to nie wzięło się to znikąd. Mianowicie ten symetryzm, jeden z podstawowych mitów na temat ludobójstwa, no przede wszystkim jest lansowany przez stronę ukraińską. On się mniej więcej wyraża też w dbaniu, czy powiedzmy w propagowaniu miejsc pamięci. Polska, jak wiemy, wciąż nie może doczekać się, strona polska nie tylko nie może się doczekać, ale tutaj wyrzut do naszych polityków, że w ogóle mało się o to upominają, o ekshumację. I dalej w liście czytamy, w liście rodzin kresowych, po drugie ekshumacje i pochówki ofiar, brak tych pochówków, jak i oficjalny zakaz ekshumacji wciąż podtrzymywany przez ukraińskie władze państwowe jest najboleźniejszą raną w relacjach polsko-ukraińskich, jest też sprzeczny z konwencjami prawa międzynarodowego, jak i elementarnymi zasadami cywilizacji europejskiej opartej o wartości chrześcijańskie i zasady prawa rzymskiego. I tutaj to, co chciałem powiedzieć, to sprawa monasterza. W monasterzu koło wsi Werrachta znajduje się pomnik i mogiła poświęcona żołnierzom UPA, którzy polegli w dniach 2-3 marca 1945 roku w walce z oddziałami NKWD. I znajduje się tam upamiętnienie, jak wiemy, dużo kontrowersji, dużo takich niedopowiedzeń a propos tego pomnika. Strona ukraińska często przedstawia w ostatnim czasie i niektórzy po stronie polskiej podtrzymują czy powielają tę narrację, że no dobrze, tutaj domagacie się ekshumacji, a co z miejscami pamięci UPA właśnie na Podkarpaciu? Jakby mamy kolejny wyraz skandalicznego w moim przekonaniu symetryzmu, ponieważ tam w dołach śmierci spoczywają tysiące, dziesiątki tysięcy, jak nie więcej właśnie ofiar, bo jakaś tam niewielka część tylko została ekshumowana. I mamy na myśli tam właśnie miejsca pochówków. Tutaj na przykład mówimy o miejscach, najczęściej po prostu miejscach upamiętnień, a więc wkrada się pewnego rodzaju symetryzm, wkrada się takie równoważenie, że Polska powinna tak samo dbać o miejsca pamięci UPA, jak Ukraina, dopiero wtedy Ukraina może zadba o miejsca pamięci Polaków, ofiar ukraińskiego ludobójstwa. No i niestety są przedstawiciele polskiej polityki, którzy na to przystają. I szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię pochówków, ekshumacji, to jest kolejny mit.
Słyszymy to często w mediach, w różnych mediach, że zwłaszcza od 2 lat się to pojawia, to nie jest właściwy czas, żeby się upominać o takie sprawy, żeby upominać się o kwestie ekshumacji, o kwestie pochówków. Bo przecież jak to? Ukraina jest zajęta walką z najeźdźcą rosyjskim, a więc nie można teraz tej kwestii podnosić. Tymczasem co się dzieje? Tymczasem jednak na Ukrainie mają miejsce pochówki, mają miejsce ekshumacje. Między innymi, Szanowni Państwo, tutaj z kwietnia 2023 roku wiadomość, portal Deutsche Welle podał, że w ubiegłym roku, czyli tutaj w roku 2022 już, na Ukrainie wykopano szczątki 816 niemieckich żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Czekają na pochówek, tymczasem ukraińskie władze nadal odmawiają ekshumacji pomordowanych na Wołyniu Polaków, to akurat już komentarz z portalu kresy.pl. Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi zdołał w ubiegłym roku wydobyć na Ukrainie szczątki 816 poległych Niemców z czasów II wojny światowej, czyli po prostu żołnierzy Wehrmachtu. Ekshumacje były prowadzone podczas wojny, czyli jednak można. Jeżeli chodzi o niemieckich żołnierzy, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa, problem jest. Ale co więcej, co bulwersuje tutaj szczególnie, to powiem szczerze, to co wydarzyło się w obwodzie lwowskim, w Mościskach. W Mościskach, Szanowni Państwo, na wzór, na podstawie ukraińskiej ustawy o dekomunizacji, owszem, przeniesiono w mniej prestiżowe miejsce, ale jednak wykopano, pochowano z kapelanem, może nie z honorami oczywiście, ale jednak w miarę godnie żołnierzy NKWD. Czyli owszem, oni spoczywali w miejscu jakimś bardziej szczególnym, no ale jednak ta sytuacja również pokazuje, że ekshumacje, prowadzenie badań, że pochówki są możliwe na Ukrainie, zwłaszcza jeżeli chodzi o jednak współczesną zachodnią Ukrainę, dawne ziemie II Rzeczypospolitej, gdzie no, od linii frontu jest dość daleko. Kolejna sprawa, Szanowni Państwo, i tutaj kolejny cytat właśnie z listu. Niech to będzie właśnie odpowiedź na to, co przed chwilą powiedziałem. Niezrealizowane od 30 lat obietnice władz obu niepodległych krajów, jak i ustawiczne usprawiedliwianie się polityków, że to nie ten czas, nie ten moment, tylko pogłębia ową ranę oraz zadaje rodzinom ofiar dodatkowe cierpienia. Tym bardziej, że w pochówkach innych ofiar, na przykład zbrodni katyńskiej czy Holokaustu Żydów, takich przeszkód nie ma. Przykładem jest cmentarz polskich oficerów pomordowanych przez NKWD w Charkowie. I tutaj kolejny mit i kolejna manipulacja, jeżeli chodzi o walkę o pamięć o ofiarach ludobójstwa, to też powiem bardzo w skrócie mit ruskiej onucy. To znaczy każdy, kto upomina się o pamięć o ofiarach, każdy, kto przypomina tę bolesną ranę, a przecież... Powiem tak, bardzo osobiście teraz Państwu, no ja w swojej rodzinie nie mam bezpośrednio kogoś, kto zginął na Wołyniu czy w Małopolsce Wschodniej, kto zginął z rąk Ukraińców, ale ja sobie dopiero wyobrażam, co mogą czuć osoby, które właśnie mają kogoś takiego, a zwłaszcza kogoś bliskiego, albo świadkowie przecież wciąż żyją wśród nas, świadkowie tych wydarzeń, tego ludobójstwa i rzeczywiście czasami retoryka jest dość mocna, ale powiem szczerze, no tutaj bardzo, bardzo bolesna, bardzo bolesny jest ten zarzut, że sprzyja się właśnie Rosji. W moim przekonaniu jest dość odwrotnie. Jest wprost odwrotnie, Szanowni Państwo. Uważam, że Ukraina, gdyby uporała się właśnie z kultem zbrodniarzy, gdyby uporała się z tą bolesną historią, trudną, bo ja nie przeczę, że to musi być bardzo trudne, ale byłoby to z pożytkiem nie tylko dla Polaków, dla Polski, ale dla samej Ukrainy, bo wtedy wytrąciłaby ten argument rosyjskiej propagandzie, która no właśnie w ten sposób wykorzystuje
ten fakt nie uporania się Ukrainy z tą kwestią. Tutaj jeszcze pozwolę sobie zacytować, no właśnie, dalsza część tego listu polega na tym, że jest to apel o prawdę do duchownych, zarówno rzymskokatolickich, jak i greckokatolickich. W tym apelu właśnie znajdziemy takie wezwanie do tych duchownych, aby z odwagą głosili prawdę. Jak wiemy, również Kościół, zwłaszcza tutaj mam na myśli duchownych greckokatolickich, to też jest szczególnie dla mnie jako właśnie dla katolika dość wierzące, dość trudna sprawa, kiedy spotykamy się z jednej strony, jeżeli chodzi o duchownych rzymskokatolickich, często z taką nie dość prawidłową postawą, po prostu gdzieś tam ulegającą politycznej poprawności, a po stronie z kolei Kościoła greckokatolickiego wprost sprzyjaniu kultowi zbrodniarzy. Widzimy chociażby 1 stycznia, kiedy są urodziny Stepana Bandery, przy jego pomniku we Lwowie gromadzą się również duchowni grecko-katolicy. I jeżeli chodzi o postać Stepana Bandery, to pozwolę sobie jeszcze na koniec tego wystąpienia przypomnieć, że również na temat tej postaci powstało wiele mitów, mianowicie, że nigdy ten człowiek nie miał nic wspólnego z ludobójstwem, bo przecież był wtedy, jak to się mówi, w więzieniu niemieckim. Niestety również tej narracji uległ premier Jan Olszewski, który swoją drogą miał sporo zasług w innych dziedzinach, no ale w tej tutaj bardzo gdzieś tam uległ i niestety mówił o tym i wiele innych osób, że Bandera nie miał nic wspólnego z ludobójstwem. Tymczasem jako duchowy przywódca, jako ideowy przywódca, jako inspirator, prawda, tego ludobójstwa, nie można odmówić tej odpowiedzialności. To nie jest tak, że Bandera był odpowiedzialny tylko za zabójstwo ministra Pirackiego. Tych mitów, szanowni państwo, i współczesnych przekłamań, na przykład cała droga, jak państwo pamiętają, od antypolskiej akcji przez czystkę o znamionach ludobójstwa, wreszcie do ludobójstwa uznanego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej z 2016 roku. Swoją drogą warto by powalczyć o ustawę, bo jednak uchwała wnosi sporo, jest to akt też prawny, ale nie tak zobowiązujący, delikatnie mówiąc, jak ustawa. Ale jednak idzie ku dobremu. Wciąż jest zainteresowanie tą tematyką, wciąż wiele osób, w tym dużo młodych osób, mówi wprost o ludobójstwie, a więc już nie owija w bawełnę, bez tych eufemizmów, o które prosili tutaj autorzy tego listu. I te tematy również właśnie są podejmowane w szerszy sposób w książce Wołyń bez mitów. Bardzo szerokie spojrzenie. Często osób, szanowni państwo, którzy owszem, w kluczowych sprawach w tej kwestii mówią jednym głosem, ale jeżeli chodzi o ich wrażliwość, o sposób argumentacji, o używanie właśnie różnych argumentów, tutaj oczywiście mamy różne głosy i różne stanowiska. Warto zapoznać się z każdym z nich i być może właśnie coś dla siebie zostawić. Jeszcze, szanowni państwo, na temat działalności Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć będzie możliwość więcej uzyskania informacji po wyjściu. Tam będą też ulotki na temat filmu, który tworzymy o księdzu Tadeuszu Isakowiczu-Zaleskim, na temat akcji Wołyna Powązki i innych form działalności. Zachęcam do kontaktu, a za wysłuchanie tego wystąpienia w telegraficznym skrócie i tak bardzo państwu dziękuję.